Vincenta. Witajcie. Mariusz, możemy się umówić? Tak. Słuchajcie, pogadamy potem o nożach trochę, ale mamy małą przekąskę tutaj z Mariuszem. No i podzielmy się obowiązkami. Zadbaj o ogień, a ja zadbam o przekąskę, dobrze? Dobra, dobra. Bo mam deseczkę, wszystko, także tak to jakoś jest. Tutaj jest ten? A, tu jest. Dobra. Tak, ją trzeba zawsze uciekać. Widzisz tu, nie? Zaraz mię popoczujesz. Moja psunia, ty. To w takim razie ja niepotrzebnie to rąbię. Przerąb go artaki. Nie, niech się pali. Sunia. Chodź. No chodź. No. Chodź. Połóż się. Siad. Siad. Siad ten, tak? No połóż. To twoje miejsce, dobra. Jak ci będzie zimno, to tu ci się położysz. Jak ci tyłek zmarznie. Chodź, Antoniu, chodź. Piesku. Spokojnie. Niech się uczy. Oj, przepraszam. No, Mariuszku, przyniosłem ci patyczek, słyszysz? Nie? Na tą karkóweczkę, dobra, żebyś się nabił. Zastrugasz sobie, dobrze? Dobra. Tu masz tego. O, ciapnę ci tak.
ci się akurat będzie w ziemię wbijało. Proszę. No, dzięki. Idę dla siebie jeszcze. Tutaj powachlujemy tylko. Niech to się. Ja będę wachlował, a ty zrób swoje. Dobra, już moment. Słuchajcie, chcemy z Mariuszem sobie zjeść karkówkę, no i w jego, masz ten swój czajnik, no i w tym traperskim czajniku wziąć, ugotować herbatkę i porozmawiać o nożach trochę, ale to jeszcze nie w tej, nie w tym momencie, prawda? To usuje dobrze, gdzie to dobre jest, to ma nie czuć, nie? Ale dałeś? Ja lubię ci ładnie palić. Ja też. Słuchajcie, jak macie, ja sobie taką deseczkę teraz sprawiłem, możecie nożem 5 mm, patrzcie jak możecie karkówkę czy coś takiego stłuc idealnie, nawet w warunkach domowych. Zobacz Mariusz, widzisz? Ale musi być deseczka, dobra deseczka, najlepiej drewniana, nawet pies szaleje. Obróćmy to. Będziemy musieli pilnować tego bardzo, słuchajcie, dlatego że moje zwierzę domowe, hodowlane jest bardzo przebiegłe i łase i pragnie bardzo. Mało tego,
jak już w ten sposób rozklepiecie, to możecie potem ostrym przejechać, to jeszcze potniecie włókna, co spowoduje, że taka karkówka będzie lepiej reagować, ale najpierw trzeba dobrze stłuc. Ja najpierw, z uwagi na to, że nie jestem sam, robię to po jednej sztuce, ponieważ jestem z Mariuszem, no i też należy go poczęstować, tak jak on częstuje mnie swoim towarzystwem. Dobrze, ja Mariusz wszystko powiedziałem? No jakoś tak. No to weź tam strugaj sobie patyka i smażymy. No poczekaj, muszę zrobić miejsce na tym karku. Powiem ci, że miałem dosyć solidny obiad. I do tego kawa, wiesz. Chodzi o to, że jak się idzie do sklepu, w województwie świętokrzyskim często się to nazywa Batmarem. Siedziba jest akurat w Skarżysku Kamiennej, to ludzie chcą mieć kotlety przestakowane, przesiekane. Ja to właśnie czynię, ciapając to artakiem, prawda? Wiesz, jak ktoś ma sztuczną szczękę, no to niestety. Musi se porąbać, poszatkować. Mieć dobre dziabaju, to porąbaju. No jak z wiekiem żartów nie ma. No to cóż, Gondor Bizanta został pięknie odymiony. Nie wolno, Sunia. Ja wiem, że cię korci. Fa. Nie wolno, nie wolno. Pamiętajcie, że labradory to manipulatory. Wieczne głodomory. Dałem jej dzisiaj jeść drugi raz. Rzadko jej daję dwa razy dziennie, bardzo rzadko. Dlatego, że wiesz, mówię, wyjdę, to będzie miała... Słuchaj, możliwość. Ale ona też czuje, że chcesz ją morzyć. Co? Przecież ona czuje, że ją chcesz orżnąć. No łysa, twoja dola. Tak. Cztery kopyta o głowę i o tobie nie pyta. Co myślisz, ona nie wie, że chcesz ją orżnąć? A brudna jest. A jest ona taka trochę flejtucha, panie władzo. Zostaw. Bardzo ognia by chciała chapnąć. Taki głodomór. Taki głodomór. Nie wolno, centuniu. Dostałaś przed wyjściem całą michę. Dodatkową. Jeździć takie surowe mięso? Nie, takie spłuszki, to są surowe. Pokazywali raz w Rosji takie małżeństwo było, co kiedyś w cyrku pracowało i miało niedźwiedzia.
to chyba jakiś brunatny był. Bo to chyba nie grizzly. Jak nie grizzly, to otwierali. No, w każdym razie nie dawali mu mięsa w ogóle. Nawet tak? Ryb, tylko same warzywa mu dawali i owoce. Żeby mu się podobno jakiś instynkt taki dziki nie włączył, nie załączył. No i jadł. No ja. Miał taką malkę. A ona ogórka kiszonego zjadła dzisiaj. No dobrze. Ogórki kiszone dobre są. No jak nie, jak tak. Szczególnie jak takie, co się w domu zrobi. No. Z wojskiem. No ba. Nie zbliżaj się tam. Fe? Nie kombinuj. Mówię jej fe. Jak ona, ten jej nos, co jej co innego podpowiada. Uciekaj. Uciekaj, nie wolno. Nie wolno. Tam Mariuszowe. Ładnie rozjarało. Mapkę wozi po drodze. Staruszkę, byle tylko nas wrobić, nie? Jakiś lepszy cwaniak. Ale przede wszystkim nie popadajcie w panikę. Nie? Panikę. Jak trzeba. Wiesz, Mariusz, kilka. Mam. Wiem, że masz, ale nabijaj. Łeb to wina, nie? Łeb to wina. Tak było. W kabarecie.
się, że będzie dobre. Docenta sobie znalazła do gryzienia. No, sunia. Pandorek bidonte akurat będzie w sam raz. Wiesz, no Mariusz, łeb to wina swą. Na pięknym mchu przechowaną. Smacznego pożyczą. Ja sobie tylko zadam przyprawę. Co, centuniu? Pies on też by chciał, tak? Fe? Nie wolno. Znakomitość. Antonio, Mar. Nie wolno. Odejdź. Uciekaj. Zdziwiające, jak niektóre zwierzę się szybko uczy, nie? O. Muszę powiedzieć, że przetłuczona, przestekowana, przesiekana idealnie.
przestakowane. Zostaw. Fe. Nie wolno. Nie dokucza ci wieczorem ten pies w nocy albo jak? Nie ma to jak świerkowe albo jodłowe sęki. Sosnowe też są dobre. Szybciej się palą. Dawniej u mnie na wiosce to goście, powiem ci, mieli taką, taki jakby bosak
tylko na takim, wiesz, dłuższym kiju, nie? I chodzili i ściągali te sejdy. No powiem ci, że... To robiło robotę.